Oczywiście, prasa spełnia swoje zasadne zadanie, spełniła swoją ważną powinność, ostrzegła przed złym, ostrzegła przed takimi panami jak ja, bo z tym trzeba walczyć bezsprzecznie, temu nie można powłażać, ale należało również dopatrzyć się drugiej strony medalu. Dlaczego to powstało? Żeby zostać dyplomatą, to nie jest tylko sztuka chęci, że się chce zostać dyplomatą. Do dyplomaty potrzeba trochę gry, trochę sztucznej gry. Trzeba być trochę i psychologiem, trzeba być trochę i aktorem. Trzeba umieć coś wyreżyserować, stworzyć coś. Z fantazji nawet widzieć scenerię. I z pewnością ja nie potrafiłbym być generałem Armii Zwycięskiej, no bo nigdy nie byłem żołnierzem, ale dyplomatą na pewno potrafię być. Dokumenty wystawiałem i to ich przekonywało o wielkości. Czuli się bardzo dumnie. W dniu, kiedy im wręczyłem te dokumenty, duży koniak, duża radość, duże gratulacje i później pospolity duży ochlaj. Zaproszenia specjalnie drukowane, robiące wrażenie na kimś, że taki, taki pan ma zaszczyt zaprosić na taki, taki raut. Z samym podpisem konsula generalnego i takie zaproszenie zostawało unikatem, pamiątką. Pytali mnie nieraz, jak wygląda życie tam. Obserwowałem, czytałem. Film, kino, telewizja uczy człowieka. Tak? No, trochę, jeżeli ma się w tym kierunku zainteresowania, można daleko dojść. A fantazja resztę zrobi. No, powiedziałem na przykład facetowi, że we Wiedniu są bloki, które mają 110 pięter. Ja mieszkam na 95 piętrze. Mało, zakładał się ze wszystkimi innymi. Jak mu ktoś powiedział, że w Wiedniu nie ma takiego wysokiego budownictwa, to on nie stawiał za autorytet i ja byłem ostatnią wyrocznią w tym słowie. I po raz pierwszy, kiedy stanąłem przed jednym z panów i powiedziałem, że bitte Herr, mein Billet, podałem. Mówiłem ani nie niemieckim, ani nie polskim językiem. On sobie nie poszedł na to, żeby ze mną rozmawiać obcym językiem. Ja mówiłem polski język, bo ja mówię, umiem polski język mówić, jak potrzeba. Ciężko mi idzie, ale ja się uczył 4 lata na dyplomacji język polski. Ja kocham polskie kobiet, bo one są piękne kobiet. Mnie się podoba polska placówka dyplomatyczna, dlatego ja być na polska placówka dyplomatyczna. No i ten konsul generalny sobie pozwolił zrobić żart, patrzył na mnie, przyjmował, reprezentował, stwarzał powody, pozory bynajmniej stwarzał, że jest wszystko autentyczne. Wszystko się wie. Tak brał bezsprzecznie, że brał pieniądze. No z uwagi na to, że ta komedia była komedią intratną. Jestem przekonany, że w obecnej chwili znajdują się jeszcze ludzie na wolności, którzy również są mistyfikatorami. Tak samo potrafią przyjmować jakieś komiczne swoje pozy, czy jakoś bliżej śmieszne uniformy. Uważają się za Bóg wie kogo i wielkiego. Dokonują takich czy innych odchyleń od prawa, łamią go. Ja śpiewam dla was kinomani, piosenką żegnam miły film. Za chwilę rozstanę się z wami, przed wami nowe barwne dni.